obowiązuje zakaz wstępu. Proszę o oddalenie się z tego terenu. Nic nie chcę mówić, to jest strefa, do której nie wolno wchodzić. Jest strefa zamknięta, to są roboty leśne. A dlaczego państwo pozyskują drewno w Nadleśnictwie Białowieża? A to proszę się zgłosić do rzecznika. To proszę iść do rzecznika, a nie do rzecznika nadleśnictwa. Ale pan rzecznik, czy pani rzecznik też nie jest uchwytna? To nie ma to już nie no to nic na to nie poradzimy. Przepraszamy bardzo, ale generalnie... Ale dlaczego tutaj, co tutaj panowie robią, że tak tyle strażników leśnych jest? A co państwo? My działamy w imieniu wyższego prawa. My działamy w imieniu prawa, może nie wyższego, ale w imieniu prawa i proszę. Proszę zejść po wierzch. Póki co nas obowiązują przepisy krajowe, polskie. A czy pan słyszał o postawieniu Trybunału Sprawiedliwości? Ja mam, słyszał pan? Mam polecenia przewodzonych, wykonuję polecenia pan dotyka. Co ja robię? Pan nie życzę sobie, żeby pan nie... Tak. Ja mogę pana... Czy prowadzę w stosunku do pani czynności służbowej? Pana narusza... Ale ja pan. Czynność... Prowadzę w stosunku do pani czynności. Proszę opuścić powierzchnię. Ale ja jestem poza terenem. Z panem rozmawiam? Ja jestem poza terenem. Proszę mi za powierzchnię. Ale jesteśmy poza terenem. Poza powierzchnią. I co pan jeszcze chce powiedzieć? Proszę mi za powierzchnią. Proszę pani za... Nie mogę. Nie, proszę panią. Nie. W tym momencie pan nie może... Jesteśmy poza terenem. No i dobrze. Nie, ja sobie nie będę, żeby... Proszę panią też, żeby pani mnie nie nagrywała. Pani nagrywa głos. Niech pan zobaczy. Okay. Nic się tutaj nie nagrywa. Głos. Czego pan się wstydzi? Nagrywa pani głos. Gdzie nagrywa pan się, jak pan się wstydzi swojej pracy, pan się zwolni. Proszę też nie nagrywa. Pan nie nagrywa. Nagrywać mogę. Ten pan nie nagrywa. Nagrywać mam prawo. Każdy ma prawo. Jeśli będą upubliczniane wizerunki, to proszę w takim razie... To jest kamera, co pan ma zgłosić. Ale my będziemy zgłaszać nielegalną wycinkę, która to będzie. Panowie wiedzą, że jeszcze nigdy żadne państwo nie zdecydowało się złamać postanowień Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pierwszy raz w historii się dzieje. Mamy to się czuje, ale to nie jest nic śmieszne. Jest prowadzone do wakacji. No. Ja się z niczego nie śmieję, ja jestem śmiertelnie poważny. Skąd pan wiesz, czego ja się śmieję? No dobrze, no widzę, że pan się śmieje. Dobrze, no. Tylko mówię, jest to zdewastowany na najbardziej wartościowy las w Europie. Jeden z najbardziej wartościowych na całym świecie. Czyli jesteśmy słynni jako Polska, tak? Nie jako Polska. To żeby przerobić do nas złotówki, tak? Dla paru gości. No,